Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Skull of Dragon seria Stad Dragon, z tej strony Tito. Dzisiaj będziemy wykluwać kolejnego smoka, którego Jumpstart prezentował nam do gry. Miało być Melody Island, miała być duża aktualizacja, płatny pack i w ogóle, i okazało się, że chyba nic z tego nie będzie, miało być w połowie lipca. Odcinki dosyć długo się nie pojawiały, bo myślałem, że w końcu dadzą ten expansion pack, w końcu będziemy mogli sobie zagrać. Ale niestety okazało się, że postanowili dzisiaj wrzucić nowego smoka, jajo nowego smoka, a zapewne Melody Island będą w dalszym ciągu dopracowywać. Dobrze, ja sobie kliknę tutaj na piedestałek, troszkę przybliżę. I mamy tutaj jajo Razor Whipa. Tutaj dopłacę, żeby szybciej się wykluł. 150 gemsów, ciekawe. A, udało się. Taka fajna sprawa, bo ostatnio widzę, że wszyscy się żalą, że nie można doładować sobie gemsów, żeby móc sobie kupić tego smoka, albo kupić sobie expansion packa. Ja też nie mam gemsów, nie przejmujcie się, może odblokują tą metodę, może nie odblokują. Jeżeli nie będziemy mieli, no i tyle. I gorzej jak teraz wykluje się jakiś śmiertnik, zobacz, ale to będzie dopiero. Dobrze, wrzuciłem jajo do lawy i zjadło. Upieszę się na twardo. Hej. Hej, 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 hej. Hello. Hello. Jak to moje jajo? Ładny jestem, nie ma co. Ej, no i zjadło. Ej, zjadło. To jest nie fair. Jeszcze poczekamy, ja poczekam chwilę, zrobimy krótką przerwę w tym momencie. Cześć, cześć moi drodzy, witam po krótkiej przerwie. Okazało się, że jednak nie zjadło mi tego Razor Whipka. Jak widać, jest malutki, słodziutki, metaliczna zbroja, klasa ostra. Troszeczkę go sobie tutaj poubieramy. Trujące łzy, szczela sobie kolcami z ogona. To mniej więcej takim... w dużym skrócie by było, co ten smoszek potrafi. Jak widać, kto oglądał trójkę, trzeci sezon serialu, to widzi, że też potrafi ścinać drzewa, używać ogona jako swój bicz. Także całkiem wiele fajnych możliwości prezentuje sobą ten smoczek. Dobrze, to będzie facet. Ja go nazwę może Kosiarz. Myślę, że to będzie dobra nazwa. Czy jestem pewny? Tak, jestem pewny. Oswajać. Jeśli oczywiście gra pozwoli na to, jak na razie denerwuje. Hello, 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 hello. Najlepiej się zaciąć, o właśnie, najlepiej się zaciąć. Tak, chcę przypisać. Widzieliście? Ej, no i tyle. Nawet nie było swojego. No niestety ta gra ma takie swoje uroki, że lubi się zaciąć. Całkiem fajny, malutki. Nie było niestety oswojenia. Ciekawe, czy jest ten smok teraz oswojony. Według logiki nie jest. No ale nic. Wyjdziemy, podniesiemy mu poziom. Zobaczymy jak lata, zobaczymy. Podobno ma całkiem fajną nową animację strzelania. Także chciałbym ją zobaczyć. Chodź. No, Grand Cecil dalej stoi, no nic mu nie poradzę. Jak na razie Iceland Islam odpuściłem. Czekam na Melody Island. Jak Melody Island się pojawi i będę miał możliwość zagrania w nią, to wtedy powrócimy do Iceland. No chodź tu. O! No to jakieś ciekawe, takie rozchodzące się. Zasięg ognia 30 metrów, tak przynajmniej twierdzą twórcy gry i twórcy w ogóle smoka, ale na przykład w serialu nie było pokazane jak strzela. Tutaj widzę całkiem fajna animacja, jakaś rozbryzgująca się. No dajesz kosiarz. Kosiara, dajesz. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze trochę. Już niedużo do piątego poziomu. Jeszcze troszkę. I jeszcze troszkę.
Coś tak nie bardzo chce strzelać. Coś mu tutaj dolega. No nic. Chyba, że za szybko to robię, to dlatego. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jeszcze ile? Ze dwa strzały. Jeszcze trochę i jeszcze raz. Jest piąty poziom. Także pędzimy do czkawki. Ja może sobie wyłączę nazwę. Muzyka. O właśnie. Tego mi właśnie trzeba było. Włączę sobie muzyczkę. I idziemy na piechotę. Pyk. Chodź tutaj. Dobrze, Amateur Dragon. I śmigamy teraz do wylęgarni. Wylęgarnię chyba mam załadowaną, także nie powinno być żadnych problemów. Ile mam jeszcze? 494 gemsy, czyli jeszcze dam 250, żeby już nabył umiejętność latania. Chciałbym go wytestować. Puk, puk. Słyszeliście? Zrobiło takie puk, puk, że pukamy do haczy, tak puk, puk. Czy jest gotowy? Jest gotowy. A ja muszę powiedzieć, że to jest jeden z lepiej dopracowanych smoków tutaj w sodzie. Pod względem wyglądu to jest na pewno jeden z lepszych. Ja myślę, że tak zostanie, mi się podoba. Nawet to oko mu się rusza. Nawet jakoś wygląda. Dostaliśmy te pieniądze, dostaliśmy, dobra. I ja tutaj jeszcze dopłacę 250 gemsów. No i dobrze, on już będzie miał latać. Jak chodzisz? Tak szczerbate chodzisz? Podobnie tak. I para z pyska się wydostaje, także widać, że tutaj nie kombinują za bardzo z animacjami, tylko dają po prostu stare animacje. Dobrze, jak chodzisz? Pac, 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 aha, bo tutaj się nie zmienia to teraz. Packasz jak szczerbaczek, lecisz. Ja nie wiem jak to lata, leci to jak jakoś, ale muszę powiedzieć, że bardzo ładny, bardzo fajnie jest zrobiony smok, bardzo dokładnie. Damy tutaj F-kę. A tutaj jak dam F? Ło, taka kula jeszcze się... Widzieliście? Jaki bóg? Założyły mu się skrzydła. Ale zaraz, jak to się stało, że mu się założyły? Tak dziwnie mu się założyły, no pokaż. Ale to było dziwne, to założyły mu się, to jakiś błąd pewnie taki chwilowy. No muszę powiedzieć, że jest bardzo dobrze zrobiony. Kurde, jak jeden z nielicznych smoków po prostu w sodzie, co jest zrobiony od samego początku jak należy. A nie jak popadnie, tak, by połączyć 7 różnych smoków i coś wychodzi. A nie taki rodzaj. Dobrze, jesteśmy na skałce, wiadomo jakiej. Stój tu. Klikniemy na ciebie. Rzucę ci raz piłkę. Patrz, patrz, patrz. No nic jak szczerbatek. Rumblehore też tak podobnie chodzi, z tego co pamiętam. Rumblehore ma też, ja mam. Aha, ja wybrałem takie kolory, że nie za bardzo mogę doświadczyć tego, jak on będzie wyglądał jak kameleon. No taki kamelowaty, no niestety. No wybrałem dosyć ciemne kolory, więc nie będzie widać teraz tutaj zmian na tej skałce. Także moi drodzy, to by było chyba tyle w tym odcinku. Jeszcze raz wam pokażę strzał. Bac, i tak rozbryzguje się to po prostu na samym dole, kiedy już o coś uderzy. Muszę powiedzieć, jeden z lepiej zrobionych smoków, naprawdę, o, przepatrzcie się, no kurde, super wygląda. Czekaj, czym się oko rusza, chwila, zaraz zaobserwujemy. Nie rusza mu się oko, no dobra, no to spieprzyliście, naprawdę, ale fajnie całkiem wygląda, łuski wyglądają jak łuski. Musieli trochę popracować, musieli stworzyć całkiem nowego smoka od samego początku. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, serdecznie was pozdrawiam. Patrzcie, zawiesił się. A nie, myślałem, że się zawiesił. Dobrze, moi drodzy, to już naprawdę tyle w tym odcinku. Serdecznie was pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.